Cześć, siemanko, witam was na kanale Family Guy w Hogwarts Legacy, w dziedzictwie Hogwartu. Witajcie, cześć, siemano. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem sobie na początek ogarnąć tego kwestika z tymi dzwonkami, czyli dalszą część tego hipogryfa w dziesiątkę. I ja sobie przed nagraniem zrobiłem zdjęcie, wiem, no nie mam, wiecie, drugiego ekranu, żeby sobie screenshota ustawić czy coś. Zrobiłem sobie, słuchajcie, zdjęcie tej muzycznej mapy, żebym nie musiał co chwilę tu wchodzić i będziemy musieli wygrać z tego, co się orientuje, z tego, jeżeli dobrze rozumiem, na tych dzwonkach, będziemy musieli wygrać melodię, takie nuty po prostu na pięciolinie. I to jest gdzieś tutaj. Ja się tak rozglądałem po mapie. To wychodziłoby na to, słuchajcie, że to jest gdzieś tu. Ja bym się kierował na ten punkt Fiu. Wstawię sobie znacznik i tam sobie właśnie polecę. Także ruszajmy. Ruszajmy. Kurna, wypiłem miksturkę. Bez przypadek całkiem. Bo pomyliłem przyciski. Shit, ja chciałem mietłę. Którym się brało mietłę? Jaki ząb w ogóle? Ta burza tak długo będzie trwała, halo? O, makabra. Tak, no samo, sam lewy bumper nacisnąłem. Trzeba było to z tym, dobra, nieważne. Bierzemy hipogryfa i lecę, mam nadzieję, że mi się uda. Żona mi mówiła, że sobie tam nie poradzę. Także zobaczymy, czy ufać jej na słowo, czy spróbować mimo wszystko samemu. Patrzcie, tam balony, mogłem lecieć na miotle. Ale dobra, te balony zrobię później, bo też gdzieś tutaj jest Imelda Reyes, z którą mam też questika. Zobaczymy, być może uda się na dzisiejszym odcinku to zrobić. Kto to wie? Wyżej, ptaszku! Ale leci. Żeby to było tu. Jest fajne miejsce. Bardzo ładne. Czyby tu były dzwonki? Gdzieś? To jest obóz z pewnością. Wiadomo, że obóz można byłoby tak czy siak wyczyścić. No bardziej, że jest punkt fuel. Nie widzę, że tu były dzwonki, wiecie? O, miałem nie wchodzić na mapę, wlazłem na mapę. No ale to według mapy jest centralnie na tym punkcie gdzieś. No to jest gdzieś tu, więc teoretycznie ja bym tu celował w ten obóz. Dobra, ja wyląduję, go oczyszczę, wyczyszczę. I wtedy zobaczymy, czy tam są dzwoneczki, czy nie ma. Slow down now. There we go. Hop, hop, hop. Cyk. Idziemy. Co, tak walimy od frontu i naparzamy w nich? Nie będzie głupie, nie? This looks like the spot from the treasure map. O, czyli... A są dzwonki, fakty, a patrzcie, dobra. Tego bym mógł, jeżeli nie jest super ekstra silny, specyfikować. Właśnie. Jednego koleżkę mam. Tam jest cała grupa, ciężko będzie ich specyfikować. Aczkolwiek, jakby dobrze podszedł, może pójdę tego spróbuję spetryfikować. Zawsze to wiecie, już jest dwóch mniej na start walki. Tam ci byli chyba w namiocie? Nie, tu stoi dwóch, dobra. Tych dwóch w teorii może by złapało razem. Tylko jednego złapało. O, szlepy. I rozbita twoja słonka. Koleżko.
I've seen you duel. Your strategies won't work on Eclipse. Bombarder. Bombarder. Masz bombardę. Dobra, powalcz chwilę dla mnie. Ty widzę, fajnie cierpisz. Podoba mi się. I zostałeś mi tylko ty. Ty jeszcze nie walczysz. Dobra, atakuj. Jeszcze jest moim sojusznikiem chwilowo. No, wypadła mu różka, fajnie go rozbroiłem. Dobrze. Jakoś mi to poszło. Muszę sobie troszkę słuchawki przyciszyć, bo mi za bardzo wyje to. A, tu coś do mnie krzyczy. Gniazda wyposażenia mam pełne wszystkie. Naprawdę? Oj, oj, oj. I co teraz? Trzeba było coś powypierdylać. A co? Dobra, to możemy zniszczyć. Dali, dali, dali. Pomyckę. Mogę zniszczyć. Szkoda hajsu, bo ostatnio żebym się wypłukał, nie? Hajsu spłukałem się totalnie, wykupując w sumie te wszystkie receptury do pokoju życzeń. Ale cóż, o, tu mam tego, patrzcie, od groma. Te co tańsze, to powywalam. Po 6 dyszek, co są. Okej, okay, pyk, pyk, pyk. Ta jest za 9, jeszcze zostawię. Tą jedną jeszcze mogę za 6 dyszek wywalić. Szale sprawdzałem? Sprawdzałem, dobra. Teraz pozbieram. O, tu już mamy coś niezidentyfikowanego, więc może być całkiem dobre. Słuchajcie, jak na złość, cały tydzień u nas padało. Była brzydka pogoda. Dzisiaj jak nagrywam za dnia, bo malutka poszła spać. Mam możliwość nagrać, to akurat na dzisiaj jak na złość wali mi słońce prosto po oczach. Cóż poradzisz, nie? Pośliwość rzeczy martwych. Dobra, tu coś jest. Koncentracja, okej. Okay. Spowolni kata popiełków. A tu jeszcze gdzieś ktoś jest z popiełków? Tam gdzieś łaził u góry pewnie. Niech se łazi. To ogarnę i idziemy pograć. Nie możesz mieć więcej eliksiru wiganowego. I wtedy co, nie zalicza mi skrzynki? Nie, tu jest skrzynka, dobra. Hop. Manipulacja, okej. Okay. Gdzie jest ten fiu-fiu? Sobie bym go od razu odkrył. Tam gdzieś stoi. Z drugiej strony. Trochę błądzę, bo mnie trochę słońce oślepia, także wybaczcie. Czy ich podobijać? Masz. Dziękuję, dobranoc. Oho, lubię te beczki wybuchowe. To jest jakaś skrzynka. Hajsiwo, też dobrze. O, czarodzieju, nic ci się nie stanie. Czy ta brama się otwiera? Ja bym sobie tego fiu-fiu-fiu tam poszedł, od razu odkrył. Dobra, ona się nie otwiera w żaden sposób. Ale tu jeszcze słyszę są. Także hop. I idziemy. Podobijać resztę. Jest dwóch. Czy ja dam radę ich spetryfikować? Chociaż jednego? Nie. O, siemanderko. Kat popiełków. Panie Kacie. A jeszcze ktoś ze mną tu walczy, dobrze. You're done thinning out. Expelliarmus, incendio. Huh? That's mine. Kurde, mare. O, ucieknie. Patrzcie, uciek. Incendio, expelliarmus. Ci otworzyli tych, poprzyzywali. No, na razie jest dobrze. Żona mówiła, że sobie z nimi nie poradzę. Będzie wszyscy próbować.
naelektryzował? Żyje, nie żyje? Gdzie ty jesteś, kochana? Ona mi tu przyzywa ich cały czas. Błądź się, dziewczyny. Bach. Dobra, jakoś poszło. Jeszcze gdzieś tu jest. Obóz mam oczyszczony teoretycznie. Nie, tu ktoś. Pikuje go czy nie? Wrażniczka popiełków. Dobra, petryfikowany. No i dobra. Przed szybkie trzepanko namiotów. Jeszcze coś słyszę, to tam łazi gdzieś przed obozem, nie chcę łazić. Ale tego fiu-fiu... tego fiu-fiu chyba jeszcze nie odkryłem, chyba na pewno. Już jest tu. Hajsy, dobrze, zbieramy, ostatnio się spłukałem, to przyda się każda ilość monet. Byłem taki zachwycony, patrzcie, jak już mam majątek, jaki mam majątek, a tu pach nie ma. Rebellion. Szynek jakby już nie ma. Tu coś jest. Wskoczysz, no co ty nie wskoczysz? Starczająca przestrzeń. Nie wygłupiaj się, czarodzieju. No, zsiadaj, jak lądowanie jest niedostępne. Revelio. To jest co, to jest do zniszczenia po prostu. Gardy, się można tylko zakraść, nic poza tym. Dobra, mam tego fiu. Czy z drugiej strony, no. Okej, okay, jest. W międzyczasie tu jeszcze ogarniać córę. Dzięki, mogę sobie dzisiaj dla was nagrać za dnia, dlatego że młodszą córeczkę żonka właśnie kładzie spać, ale starsza się tu kręci. Wie, że tata nagrywa. Ale wiecie, jak tu dziecko będzie celowo przychodziło, zwracało na siebie uwagę. W momencie, kiedy dodatkowo wie, że coś robię, nie? Ale no spoko, jak to jest. Revelio. Teraz malutka zaśnie, to rąka pójdzie do tej starszej też. Dobra, tu są te dzwonki. Tu są te dzwonki i tu będzie trzeba to wygrywać. Ląduj, mój czarodzieju. Jest jakaś nutka, ale to nie jest ta nutka, której potrzebuję. Sobie odpalam zdjęciówkę. Tej też nie potrzebuję. Matko, to nie będzie łatwe. Ta się pojawiła tu trochę wyżej. Ale to też nie jest ta. Ta. A, czyli to by szło tak. Chyba już rozgryzłem. Tak, coraz wyżej. Czy zabijany ostatnio? No nie, to będziemy troszkę czasu spędzimy przy tym, niestety. Bo ja muszę to rozgryźć, znaczy rozgryźć, mniej więcej wiedzieć, gdzie jest jaka nuta. Tu zaczynało pod, czyli zaczął był z tego. Czwarty. Skoczyło. Później mam 1, 2, 3 wyżej. 1, 2, 3 wyżej. Tak? Dobrze myślę? Kurde, za wysoko. Hmm.
Kurczę, to jeszcze są inne nuty, patrzcie. Dobra, niech to zagra. To nie ta kolejność. Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells. Zaraz to ogarnę, spokojnie. Okej, ja trochę poćwiczyłem, zrobiłem małe cięcie i teraz będę próbował, żeby poszło dobrze. Tu potem. Nie wiem. Harry Potter! I did it. Yes, I made it. Ale powiem wam, troszkę musiałem tu pogłówkować, popisać sobie, porysować na pięciu linii, co gdzie jak i gdzie jaki dźwięk wybija. Co tu się wydarzyło? Coś mi się otworzyło? Czy skrzynia jakaś jest? Ona tu była? Długi płaszcz poszukiwacza skarbów. Dobra, zadanko mam ukończone. Zobaczmy ten płaszcz poszukiwacza skarbów. Całkiem to fajnie wygląda. Jest ten? Nie. Niezidentyfikowany przedmiot. Kurka, nie ma tego. Czy tu może to będzie ten niezidentyfikowany? Co tu jeszcze mam nowego? Też same nie jest zidentyfikowane, to nawet nie na mój level, także... No dobra, to mam zadanko zrobione, słuchajcie, więc... Misje. Tutaj mamy misję. Lojalność Lodgoka to zrobimy później, z Nati pogadamy być może później. Popił w zakazanym lesie. Ale ich pogryw... Halo, to jeszcze mam nieskończone. Użyj mapy Henriety, by znaleźć skarb. No tak. Myślałem, że polecieć do tej, z nim do Imeldy Reyes, ale widzę, że hipogryf mi się jeszcze nie zakończył. Revelio. Czy coś z tym hipogryfem jeszcze jest do zrobienia, wychodziłoby na to. Kryjówka Henriety. No skarb, stary opuszczony dom, najeżony pułapkami. Nie wiem, czy to jest sens, żebym ja tam teraz szedł. No mam dzwonki ogarnięte. Dobra, ja sobie ten. Jadę tutaj do tej Imeldy naszej. Czy lecę. Oj, wyleć. A tamten questik tu później poobczajam, co? Bo szkoda czasu. Nie spodziewałem się totalnie, że to jeszcze mi się nie zakończy. Chcesz to investigate od razu? To jaskinie? Gdzie jest ta jaskinka? Tu jest coś. Zajrzyjmy od razu do niej. Ciemno. Lumos. Revelio. Lumos. Znajdę tutaj jakiś skarb, jak myślicie? Revelio. Pojawiły się liście. O. Jedne, no i co? Nie rozumiem. Może coś mi się zepsuło, muszę spójność plików zrobić. Nie wiem, czy widzicie, jak mam autosave. To taki dziwnie pokratkowany wychodzi. I któreś pominąłem, czy o co chodzi? Revelio. Tu jest wejście.
Tę stronę jak idę, to nie ma tych listków. Tu są pierwsze dopiero. Skrzynia, dobra. Ech. Okej, ogarnięte. Dawaj do tej e-meldy naszej. Będzie trzeba zrobić jak nic spójność plików w Hogwardzie. Tam jest pewnie nasza e-melda. Ja zrobiłem już jakiś balon, więc warto byłoby resztę też porozbijać. Znaczy to do misji nie będzie, aczkolwiek... Jak będzie, no to trudno. Nie, tu będzie ten wyścig z nią zapewne jakiś. Jak to z e-meldą. Błoto ryje, coś. Czy jeden balon gdzieś mi umknął? Tam jest. Trafię czy nie trafię? W sprincie. Ten życie się minę z nim o włos. Wszedł jak w masło. Dobra, ona jest gdzieś tu. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Ravenclaw, over here. Ravenclaw, gdzie ty jesteś? Tu jesteś, maleńka. Co się wydarzyło? Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new fifth year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I... get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. No dobra, z literinku, zobaczymy. We'll soon see how I fare, mam nadzieję, że cię pokonam z palcem. I'm ready. Get ready to lose, Ravenclaw. Zobaczymy. Tam są bąbelki. Poszli. Czemuż ty prowadzisz, maleńka? Made it. Brilliant. Oh no, 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 no. Jednego tylko? Shit, ominę. Nie, dobra. Czyżbym ją wyprzedził? Nie. Leci dołem. Wszystkie bąble ominąłem. Nie jestem dobry w te wyścigi. Ale to chyba zauważyliście, co? Now that's more like it. This is going well. Nowo ominąłem. Ja pierdykam. Jest jeszcze trochę tych obręczy. Ale jak mi uciekła, skubaniutka. Nawet nie widzę. Normalnie Need for Speed, Hogwarts Legacy. Dobra, tu dostałem dobre turbo. Ale niewystarczające. Chyba i nie cuknę, co? Zobaczymy. Pomijałem, no. Teoretycznie ją doganiam, ale... Właśnie. Chłopie, skup się na bąbelkach. Brilliant. Brilliant to był jakbyś wszystkie zbierał. Nie omijał opończy. Czy tam, kurna, łobręczy. Jakim cudem ona tak wystartowała? Ona ma jakąś kurde tuningowaną miotłę, ona oszukuje jak nic. Walić te bąbelki. No,
już te obręcze tak bliziutko siebie. This is going well. Brilliant. Jeszcze ominął, kurwa. Prawie przeszedł przez nią. I trochę oszukaństwo. Ale ona jak wyrwała do przodu. O, już jestem w plecy. Co, i trzeba powtórzyć. Ech. No to co, jeszcze raz. Wasn't hoping for that. Not to worry. You'll have to do better than that if you want to top my time. This course is all about testing your ability to focus. Each turn requires a decision. Make one, then commit to it. Imelda Reyes, are you giving the competition advice? I wouldn't call it that, no. Mi się nie uda, to wale ją, just idę dalej. Chatter between friends. That's all. Now, care to try again? No oczywiście, że tak. I'm ready. No, niekoniecznie you, z przyjemnością, ale tak. Get out there. Go, 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 go. Push lead. Brilliant flying, if I do say so myself. Skup się, czarodzieju. Już kara? A, weszło, weszło. Ja w ogóle chyba pomyliłem przyciski, jak się wtedy ścigałem. Zamiast turbo tego namiotle, to ja wciskałem zamiast lewego triggera. Pominąłem, kurka. Zamiast lewego triggera, to ja wciskałem A i to mnie chyba dodatkowo spowalniało. Made it. Dwa bąble są, zawsze tu coś. Brilliant to będzie, jak wygramy to morko. Macie, że masz karę za obrączkę. O, skup się, mordo. Ale normalnie mam strachawkę. Chyba prowadzę teraz. No jak długo. Na pewno udaje mi się więcej bombi zbierać niż wcześniej. Ale czy to wystarczy? Miejmy nadzieję, że tak. Ominie? Coraz bliżej meta. Przominął bąbelki. Ech. To chyba to będę miał. Fartem, bo fartem, ale jest. O, udało się. Nie powiem, że się nie zmęczyłem. No, było to dla mnie wyzwanie. Okej, ale mamy to. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser, through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the holy head harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps?
Because if that did happen, you might as well pot me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. Co dalej z trasami? Mój pad jest cudowny, ja mu dołączę do góry. I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, Puddlemere he was a chaser United? For Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a brim. I've not been able to stop since. Okay. It's been fun competing against your records, Melda. It has been fun. Glad you're here. Fifth year. Not bad for a Ravenclaw. No, you take care of yourself. Wróć do Albiego, to zaraz, bo... I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Nie wiem, kurde, co z tym Gryfem dalej. Kryjówka Henriety. No ja mam skrzynię tam zebraną, ale... Zadanko jakby nieukończone. Odlecę jeszcze tam na chwilę. Że powinienem to pozapalać, tak jak w tym faktycznie. Tak jak na tej mapie było narysowane. Leć mi na Albiego Wixa zamiast na znacznik. No, skup się, mordo. Who lived here, I wonder? This castle's hiding all sorts of secrets. Ty już byłeś, tu znasz pewien secret. Czarodzieju. Dobra, wlezę tu jeszcze raz. No tu coś, o coś tu chodzi z tym hipogryfem ewidentnie. Misję. Pogryw 10. Użyj mapy Henriety, by znaleźć skarb. No ale ja już znalazłem skarb. Inwentarz jest. Już mam tutaj skrzynię pokazaną jedną na jeden zaliczoną. To co chodzi z tymi płomieniami i tym mrozem? Mam 4 płomyczki. Zerknę i... Wingardium Leviosa. Leviosa. Nie, on tu ma mroz. Confringo. Czy powinien tu lewitować? Leviosa. Wingardium Leviosa. Chyba nie. I ten tu ładnie stoi. Podpalony. Tam jest. Dobra, tam jest ten skarb pewnie, po który muszę się dostać. A tak, tu mam zapalone. Tak jak było w mapie. Nie. Pętasz, hop. I pokaż mi tą mapę. Nad głową, nad prawym skrzydłem, nad lewym skrzydłem i pod lewą stopą. Nad głową, między skrzydłami, lewa stopa. Ile mam pozapalane? Jak to teraz zgasić? Teraz tak, nad głową.
patrząc z tej perspektywy, byłby ten do podpalenia. Ktoś zburzył, ale tego nie podpalaj. Później przy skrzydłach byłby ten. Bez tego. Później tutaj skrzydło. Jakoś dziwnie jest zrobione. Revelio. Ech, jeszcze raz, ja sobie teraz też zrobię zdjęcie. Patrzę, że będzie mi łatwiej. Matka Henriety. Ma łeb odwrócony w tą stronę. Może to jest istotne, może nie. Może ja w ogóle tu głupczę niepotrzebnie. Teraz zobaczymy. Się wszystko okaże. Na pewno ma tu pod łapką. Tylko teraz tak, jest jeden, dwa. Tamte dwa się nie palą. Te dwa by się wtedy paliły. Ten się palą. Ty się nie palisz. I ty się nie palisz. Potem dwa się palą, jeden przerwy. Jeden się pali, jeden przerwy. Ten się pali. Tamte dwa się nie palą. A czemu on mi się ich tyle zapala? Gasić. Ciebie. Gasić. A on się zaraz zapali, nie? Ten życie. Zapalić. Ciebie jeszcze raz zgasić. Ech. Perfect. Dobra. Let's see what we've got. Revelio. No i co? Co mamy? Otworzyło mi się to. Nie, to mogłem to wcześniej zrobić. Dobra, wykończyłem. O matko. Ja to mogłem wcześniej zrobić, nie? Ale patent z zrobieniem sobie zdjęcia tej mapki, żebym musiał wchodzić w to i z powrotem. Powiem wam, super opcja. Dobra, wyjdę stąd i wybiorę jeszcze jakieś zadanko. Mogłem to już w poprzednim odcinku zakończyć, to nie? Aj, dobra. Grunt, że jest ogarnięte. Prędzej czy później, ale zrobione. Dobra, mój czarodzieju, to może byśmy polecieli tym wątkiem, jak już dzisiaj tak nad tym wątkiem tu kontynuujemy. Może bym faktycznie wrócił do Albiego. Przytepnę, będzie szybciej, bo stąd to kawał drogi jest do Albiego, on jest Hogsmeade. Także jazda. Od razu posprzedaję co nieco. Nie mam poidentyfikowanych rzeczy, ale to tam przy okazji zidentyfikuję to, co mam inne, nie, ten poidentyfikowane i ten i niepotrzebne, to posprzedaję po prostu. No i zdecydowanie po nagraniu muszę zrobić spójność plików, bo się najwyraźniej Revelio rozjechały mocno. Dobra, Albi, usiądź, do ciebie wchodzi. Hop. How's my favorite test flyer? Ty nie cukruj tu. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then. The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. No to jest finalne ulepszenie. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an owl when I'm finished. Thank you again for your help. Okay. Couldn't have done this without you. Chciał ci co nieco sprzedać. Ciebie też przekupić. Czy już kupiłem wszystko? Kupiłem. Będziemy sprzedawać.
O, czemu to jest takie wyszarzałe? Nie na mój level, dobra, ale i tak jest słabsze niż to, co mam. Trochę zarobię, a przy okazji to jest dobre. A przy okazji się pozbędę nadmiaru rzeczy. Widzelkę będzie trzeba zmienić. Wolna marynarka w kratę, to też sprzedam. Ten kapelusz też, piaszko. Dobra, od razu tą marynarę sobie założę. Hope to see you again. Będzie trzeba do niego wrócić później po to ulepszenie miotły. To są te? To są chyba te. On ma na sobie teraz taką, kobaltowy strój awanturnika, ale inny wygląd. 76, 27, 85. Ta mi daje co? Obrażenia przez Expelliarmus. Obrażenia zadawane przez czarnoksiężników. Dobra, niech będzie. O, zdecydowanie zmieniamy wygląd. Na to? Może coś innego byśmy założyli? O, to do Quidditcha fajne. I Jedi trochę, nie? Daj. Tu znowuż jakiś pirat. Nie, no dobra, dam mu to. Fajnie wygląda od dłuższego czasu. Niech ma. Niech ma, jeszcze temu szybko sprzedam to, co teraz zmieniłem. Bier to, panie, ode mnie. Dobra, i jakieś zadanko musimy wybrać. Przez jedno na dziś. Żal i zemsta, klucze to wiadomo, że nie zbiegun. Do zbieguna, kurczę, daleko i to może być ciężkie. Poppy, żal i zemsta, czy Nati? Dobra, pójdziemy najpierw do Poppy. On będę miał blisko w miarę. Zobaczymy. Poppy jest tu. On tutaj, fiu fiu. Przez sobie cyk. Skoczymy. Dobra, Poppy jest bliziutko. Tak pod... A może bym podleciał do... Dobra, już jestem na miotle, to polecę na miotle. Chciałem ją zaskoczyć, na hipogryfie podlecieć, ale... Na miotle też spoko. Siemandero. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly Centaury, know we're coming, wybrałem. So it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Aha, czy one jeszcze nic nie wiedzą? Dobra, może zrozumieją. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. O, przyspieszyło samo, uciekło. Leci, co jest dado? No ucieka chyba. Już nie, no, okrążyło nas. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No! Never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young.
It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Ale fajne koniko ludziki. Nie, ale zarugasze zrobili te centaury. Podoba mi się. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Digits are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means yet. Please help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek, a moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Dobra, kamień księżycowy jest pospolity, najpierw pogarnijmy. Isn't moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. Dobra, idź Poppy. Na razie nic do tej jaskini się nie wybieramy, muszę czekać na list od Poppy. Więc... Myślę, że zakończymy sobie odcinek. No tak, zostało mi żal i zemsta i lojalność Lodgoka. Także ja sobie tylko skoczę jeszcze, słuchajcie, do komnaty życzeń. Życzeń. Żeby zidentyfikować przedmioty. No i będziemy kończyć odcineczek. Także fajnie, zrobiłem sobie tego hipogryfa, skończyłem. Okazało się, że dobrze wcześniej myślałem, tylko źle zrobiłem. Ale dobrze, że jest ogarnięte. Dzwonki ogarnąłem, zogarnąłem wyścig na dzisiejszym odcinku. No i spotkaliśmy się z centaurami, więc myślę, że całkiem fajnie. Zbieramy, co zebrać trzeba. Dawaj ten nawóz. Spójrz się, co się waży. Wigenka, wigenek nie mogę. Tu jest napar gazowy. Fajnie. I jeden, który zużyłem przez przypadek. To właśnie chyba gazówkę zużyłem. Skupienie. Endurus Maxima. Niewidzialność. A zrobię też, niech będzie. Czasem na tych punktach fiu potrzebują, to wtedy się im odda. Maxima. Zrób kolejną Maximkę. Tych tędy nie zbiorę oczywiście. Wiganki nie mogę, już nie mam miejsca. I też uważam wigennem. Zrób mi skupienie. Mam wigenkę do wzięcia, wigenkę i tam też pewnie będzie wigenka. Identification. O, o, patrzcie, trochę przedmiotów mam lepszych. Trzeba to poobczajać. Wyposażenie. Rękawica akurat nie. Aż. Jest maska, która jest. Mam na sobie teoretycznie teraz białą, ale tylko teoretycznie. Mam Confirgo, to jest rzut starożytnej magii, też fajnie.
Fajnie w tej masce wygląda nawet. Może mu ją zostawię na razie? Co mamy tu? Tu nic nie mamy nowego. Tu mamy coś nowego. Dwa szale. Ten jest taki sam, ale incendio. Tutaj mam wszystkie zaklęcia, to lepsze. Obrażenia zadawane przez Crucio. Ale ma lepszą ofensywę, załóżmy. Nic nie wpadło. No dobra, to nie, to zmienię sobie ten szalik i maskę, bo nie podobają mi się w tych kolorach. Chciał jeszcze jednak mieć Ravenclaw. Niech będzie Ravenowy. Maska w sumie wygląda spoko. Tego tu trochę, co? Kaczorek. Moczy oksy. Te były fajne. Nie, dam mu te. Teraz z takich sobie pochodzisz troszkę, mój czarodzieju. Polepszenia miotły. Do różdżek to tam nic nowego mi nie wpadło. Ale mógłbym jeszcze podejść. Przeciągnąć chwilkę odcineczek. Nie, przepraszam. Ale mógłbym, słuchajcie. O, na krosno podejść. I co zmieniłem? Cóż to zmieniłem? Zobacz ulepszenie, czy mogę. Czy tam ulepszyć mogę? Oko. Ale tu jeszcze by można było atrybuty zobaczyć. A, to tylko gdzie działa kameleon. To jest dobre, koncentracja. Wolę tą koncentrację mu dać. Futro kuguara, nie mam, muszę bym połapać kuguary, bo nie mam w ogóle nic z kuguarów. Tu bym mógł coś ulepszyć? Nie mógłbym. Tu bym nie mógł, która mi brakuje. Ale tu... coś już mogę. Która świergotnika mi brakują, patrzcie. Dobra, to bym poszedł jeszcze szybciutko, pozbierał sobie te... wszystkie tutaj. No. Rebellion. Pyk. Czeszemy i karmimy. I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spintwitches when you can. Najedzone powinny być teoretycznie. Revelio. Tu jeszcze czesanko. Ten jest najedzony, niewyczesany. A z tego coś mogę nawet zebrać. Sperancko. Gdzie jest drugi hipogryf? Tam stoi. Już też powiem, dobra, mogę. Czemuż ty jesteś nienajedzony, mój drogi? Nie, to oddajmy, jest najedzony. Czeszemy, czeszemy. Halo. On z kuflem piwa tu chodził? No dawaj ty, bo jeszcze mam dwie takie miejscówki. Jedz to szybciej, ptaszek. Ja mam piórko. Mam piórko. Lumbalka. Kaligo. Kaliga, kaliga. Lumbalka. Ty niepoczesany jesteś, tak? Niezadowolony, dobra. Puszku, mój puszku. Dobra, chyba wszystkie. Ale jeszcze dwie miejscówki. Nie ma tak łatwo. Druga. Nie. Dobra, tu mam te jednorożce moje. Cudowne. One jedzą dopiero jak ja tu przyjdę, tak? No teraz je. Ale te kurczaki, kreteki. Czy ja mam tu coś, co mógłbym wypuścić? Czego jeszcze nie mam? Ropuchę to już wypuszczałem. Wszystkie mam tutaj. Tak? Tak, dobra, są dwa kreteki. Już idziesz jeść. Gdyby tylko bym musiał wyczesać. Czemu nie ten?
Dawaj. Ten jeszcze nie pojadł. Ech. Ślama zarą się. Jednorożce są, wyjdziecie jeszcze jeść, tak? Ty już nie. Już pojadł. Jeszcze idziesz jeść. No wcinaj karmę, wcinaj. Mogę zebrać. Już mogę nie mogę jeszcze zebrać. Już mogę, dobra. Dziękuję. Dobre zwierzątko. Do następnego golenia. Jeszcze jedna, czy dwie miejscówki jeszcze, bo już teraz się zgłupiałem. Nie, jedna chyba tylko jeszcze mi została. Tu jedna na dole była, tu jedna i tam naprzeciwko jest druga. Are you familiar with the hamlet of Wyandale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. Okej, ogarniemy maleńka. Tu dużo nie mam, tu mam tylko Feniksa. Revelio. Czeszesz się, to cię nakarmię. No, z kufrem piwa tu chodzi. Paniaczek. Dobra, tu zmieniam z powrotem na moje czary. Mamy pióro Feniksa, także ja stąd już sobie uciekam. Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I nie mogę stąd wyjść, zabłądziłem. Bez kitu. Tu jest, byście dobre. Mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał, że będziecie wracać, że zajrzycie. Wiem, że ostatnio nie było live'ika z Hogwarda, jak co sobotę, ale już miałem mega ochotę na Medivolka, zresztą tak wybraliście w ankiecie. Ja się bawiłem świetnie, mam nadzieję, że wy również. Tak jak ja bawiłem się świetnie na dzisiejszym odcinku. I tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Cześć!